A więc tak, w końcu doszliśmy do szlifowania szczęk, które były już przygotowane do szlifowania, nie? Daj tu to światło. Tu muszę przejść na minimalny stożek, że tak powiem, wewnętrzny. Tu w kamerze tego tak nie będzie widać, ale kudełko jest. Jest? No jaki pół stopnia? Pół stopnia, zobaczymy. A teraz zaczynamy. No to szlifujemy. Tam nie będzie prawie w ogóle skrów. Tyle.
czemu tam w tą kapustę więcej jest szlifowane? Bo teraz mają odwrotny tym, ja tam ten zakon. A docelowo, żeby trzymały wagę wstrzymi miście za tym, żeby to dorobiać. Żeby ten wstęp przyszedł i chyty materiał i puszczę maszynę i będę poszło na zero. A on się nie pytał, czy puszczę tę maszynę, to wstępuje, czy maszynę robią. To był tylko wtedy założył się ze mną, że wyprostuję materiał na zero. Mówi, to kuć maszyna, bo się nie zakładali w odpuszczaniu maszyny, żeby nie zero. To może jak jest kolumna pęcina, to może ci być tego tego pisa. I ten pęcina, bo nie wierzę, że to może być pęcina. A mina zbedła, jak się okazało, że na poloneza, żeby nałożył wyciągarkę, poloneza zaklinował i wyciągareczką się go pociął. Tak. Wiesz co ci powiem, że... To by było chyba tyle. Nie jeszcze, bo tu jeszcze tam mamy, ale tu jeszcze nie mamy. Widzisz tu? Tu jeszcze się musi. A. Tam już by były łysinki. No wiesz, one były chodzone przez robotę długie roki. No ale były w międzyczasie wyszlifowane teraz ostatnio, nie? To co my szlifowali, rozumiesz, to było takie skrócenie cierpień porającemu.
tyčinka. Tu jeszcze troszeczkę. Tu jest dobrze. Sprawdzimy, nie? Dobra, to dalej będziemy działać. A więc tak. Szczęki po szlifowaniu do wyczyszczenia. Jak będziesz miał kompresor, to wyduchów ja. To już będzie dla mnie. To jest jedynka. Dwójeczka i trójeczka. I trójeczka. O, słabnie. No, wyszał, bo to było zmontować. No, jak się nie czerpie, jak się z flaszki nie leje, a się nie dolewo, to braknie. Tu mi trzeba zrobić gwint M12 razy 1,5 i to nożem. Słabo widać, ale idzie w sposób taki jak mój.